Witam Was bardzo serdecznie w grudniowym omówieniu mangowych nowości. Na koniec roku wydawnictwa mocno ruszyły z ofensywą tytułów dla starszych odbiorców. Dlatego w tym filmie usłyszycie jedynie o yaoi, boys love, yuri, hentajach i jednym artbooku. Niepozorna chata w głębi lasu jest kryjówką pięknego Inkuba i jego kochanka. Od lat ukrywają przed światem przerażające zdolności demona, który swoim urokiem wabi ludzkie ofiary i pożera ich serca. Choć wydaje się, że nic nie jest w stanie zaburzyć mrocznej egzystencji tych dwojga, pewnego dnia na ich ślad wpada tajemnicza organizacja. Oto kolejny artbook z serii Hanako, Duch ze szkolnej toalety. Podobnie otwierają się wrota do tajemniczych, magicznych miejsc między wymiarami. Hanako i Nene jeszcze raz przeprowadzą Was przez świat przepięknych, bogatych ilustracji, od których ciężko oderwać wzrok. Dodatkowo w skład zbioru wchodzą rysunki specjalne, szkice i minikomiksy. Sora to 16-letni, uzdolniony artystyczny licealista, który skrycie podkochuje się w swoim koledze z klasy. Jednak sama myśl, że miałby się do tego przyznać, zupełnie go przeraża, a związany z tym strach rzutuje na całe jego życie. Pewnego dnia nastolatek poznaje pana Amamiję, właściciela pobliskiej kawiarni, który otwarcie przyznaje się do bycia gejem. Gdy mężczyzna dowiaduje się o zdolnościach Sory, proponuje, aby ten namalował na ścianie jego kawiarenki mural. Czy nowa znajomość sprawi, że chłopak znajdzie w sobie siłę, żeby zawalczyć o swoją miłość? Wypadek z dzieciństwa na długie lata popsuł relacje między Shu a Yosuke, mimo że każdy z nich miał wiele okazji, by je naprawić. Dopiero przymusowa przeprowadzka Shu do mieszkającej niedaleko Yosuke babci zmusza obu chłopaków do rozmowy. Czy będzie to dla nich nowy początek? Yosuke bardzo na to liczy, choć opryskliwość i małomówność Shu nie wróży niczego dobrego. Agencja detektywistyczna Sako posiada genialnego asystenta o imieniu Rou. Ma różowe włosy i wygląda nieco nieprzyjaźnie, ale jest lubiany przez zwierzęta, przez co sprawdza się przy ich poszukiwaniu. A dodatkowo podkochuje się w detektywie Fumi. Rou wspiera Fumiego w rozwiązywaniu spraw, a jednocześnie ma nadzieję na słodki pocałunek. Wychowany na Hokkaido Haruki gości u siebie Narumiego, fotografa zwierząt, który przyjechał na Hokkaido na sesję zdjęciową. W przeciwieństwie do małomiasteczkowego Harukiego, Narumi jest elegancki, elokwentny i towarzyski. Haruki nie wierzy, że będzie w stanie polubić kogoś tak innego od niego, ale zanim się spostrzega, zostaje głównym tematem jego zdjęć. Choćbyśmy dzieliły ze sobą swoje najskrytsze sekrety, ty i tak do niego wrócisz. Saori kocha się w swojej przełożonej Ayako, ale nie może ujawnić swoich uczuć. Jej szefowa ma już męża, więc Saori może tylko skrycie fantazjować o związku. Pewnego dnia wypija trochę za dużo, traci nad sobą kontrolę i rzuca się na Ayako. Jednak nie spodziewa się po niej takiej reakcji. Shouji pogodził się z myślą, że czekają go samotne święta po tym, jak został odrzucony przez obieg westchnień. Sytuację nie poprawia przypadkowo spotkana koleżanka z dzieciństwa, Mizuki, która swoim optymizmem i determinacją tylko pogarsza jego nastrój. W końcu żąda, żeby przestała być tak wścibska i dała mu spokój. Gdy zarumieniona twarz Mizuki zalewa się łzami, serce Shouji'ego mięknie. Chłopak postanawia zaprosić ją do siebie i wygadać się ze swoich problemów. Z czasem uśmiech wraca na twarz Shouji'ego, bo dziewczyna podaruje mu święta, których nigdy nie zapomni. To tylko jedna z 9 historii, jaka czeka na odkrycie w Nakadashi Strike. Po ukończeniu szkoły Saki zdaje sobie sprawę, że przez te wszystkie lata nigdy z nikim się nie zaprzyjaźniła. Nie chcąc być wiecznie sama, postanawia drastycznie zmienić swój wygląd i osobowość. Pierwsze wrażenie robi się tylko raz, a ludzie zwracają uwagę na wygląd. Prawie natychmiast dostrzega zmianę w sposobie, w jaki traktują ją rówieśnicy i wydaje się, że wszystko w końcu idzie w dobrym kierunku. Saki ma zamiar korzystać z życia, gdy nagle przypadkowe spotkanie wywraca jej życie do góry nogami
i łamie ją w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażała. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.